zaległy się do pielęgniarki położnej, którym wykorzystamy jako szefowa forum, żeby wystąpić do pana marszałka odznaczenia moich wspaniałych ludzi. I to się po prostu udało. Z tego powodu jestem bardzo wdzięczna, bo jak powiedziałam kilka razy, nie jesteśmy związkiem politycznym i nie jest nam łatwo dzisiaj pracować w tych strukturach, jakie siedzą. Ale dajemy radę. Ludzie są odznaczeni, wspaniali ludzie, z którymi trzeba współpracować i cieszyć się, że marszałek podjął się tego trudnego tematu, bo to jest aż 7 ludzi, tak? To jest ogromna grupa. I się po prostu udało, z czego jestem bardzo zadowolona i dumna. To nie można tak mówić, że tylko pielęgniarki i położne w tym czasie, w covidowym czasie pracowały. To wszyscy, tak akurat mam szczęście, bo są tu lekarze, są policjanci, są więziennicy. To jest ogromna grupa, którzy wszyscy współpracują. No trudno nie mówić, że w więzieniu nie było covidowych rzeczy, tak? Trudno nie zauważać. Wszyscy przeszliśmy ten etap i dlatego też uważam, że im się też należy odznaczenie, tak jak i pielęgniarkom i położnym.